Czego nie będzie po wybraniu Trumpa na prezydenta? No na pewno nie będzie wyścigu do sklepów z bronią. Nie będzie wyścigu do sklepów z bronią, żeby kupować broń, żeby kupować amunicję, żeby po prostu mieć na przyszłość, zanim Clintonowa wprowadzi wszelakiego ograniczenia do kupowania, zanim nie wprowadzi dramatycznych, idiotycznych 100, 200, 300% podatków na to, bo to politycy są w stanie to zrobić. Będzie po prostu normalnie dla normalnego Amerykanina, jeżeli potrzebuje broń dla samoobrony, czy dla przyjemności do strzelania w klubie, czy do celu, czy do polowania, będzie mógł to robić. Co będzie dla odmiany? Od 21 stycznia pojawią się wiadomości w gazetach, w telewizji, w radiu o bezdomnych. Zaczną się pokazywać wiadomości nagminne i jest to po prostu prowokacja i propaganda ta socjalistyczna tych wszystkich lewicowych środków fałszywego przekazu, bo do tej pory są bezdomni. Oczywiście, że są bezdomni, ale prasa tego nie pokazuje. Cały Oregon, cały Kalifornia, są to stany po prostu ostatnio szczególnie. Jest tam inwazja z jednego względu, że stany pomagają ludziom przetrwać i coraz więcej ludzi żyje na ulicy, bo nie pracują, a nie umierają z głodu. Nie umierają z głodu, bo pełno jest wszelakich organizacji, które ciężko pracują, żeby dawać ludziom jedzenie, którzy nie pracują i będzie coraz gorzej. Co będzie w telewizji? No w telewizji będzie jeszcze dużo informacji o tym, jak Trump bombarduje Irak czy Syrię. No i będą to bombardowania z reguły wesel, będą to bombardowania szpitali, będą to bombardowania wszelkiego rodzaju zabaw, imprez cywilów. Co się zdarza i zdarzać będzie oczywiście, no tyle tylko, że za Obamy na dzień dzisiejszy nikt tego nie pokazuje, nikt nie daje znać, że coś takiego się dzieje, pomimo, że się dzieje, czyli jest to propaganda sukcesu. Te 8 ostatnich lat Obamy to jest jedna wielka propaganda sukcesu, która dostała kopa w tyłek i dokładnie teraz demokraci nie wiedzą co zrobić i nie wiedzą jak się pozbierać. Chcieli niby pokojowo to przejąć, ale im się nie udało. Pokażę teraz czapkę, którą miałem kilka miesięcy temu na jednym z pierwszych spotkań z Trumpem. Jest to czerwona czapka z napisem takim jak jest, czyli żeby Ameryka była wspaniała, znowu wspaniała. Część ludzi z lewicy to mówi, że nigdy nie była wspaniała. Przepraszam, ale to jest to hasło wyborcze, które ludziom się podoba. Ludzie pamiętają 20, 30, 40 lat temu, że były fabryki, że ludzie pracowali, że ludzie coś tworzyli, zanim to wszystko pojechało do Chin. Zanim ta taniocha zaczęła zalewać Amerykę. No jest to pośrednio też wina rządu, bo Chiny są traktowane jako kraj najwyższego uprzywilejowania i oni żadnych podatków nie płacą na towary sprowadzane do Ameryki, ale wszystkie te amerykańskie towary, które idą, są opodatkowane. To miał być niby jakaś wymiana towarowa, ale to jest po prostu zalew towarowy. Drugą rzecz, którą chciałbym pokazać, to są naklejki na zderzaki samochodowe. Wziąłem ich ładnych kilkadziesiąt, rozdałem ładnych kilkanaście. No, część ludzi przyklejała je na swoje zderzaki. Część ludzi nie przyklejała ich na zderzaku, bo po prostu się obawiali te zaszczucie polityczne i ta nienawiść po prostu lewactwa i brak
brak skłonności do wolności wypowiedzi, do wolności słowa, wśród nich nie istnieje. Oni po prostu kradną najróżniejsze plakaty z prywatnych posesji, jeżeli ktoś wystawiał Trumpa, rysują samochody. Nie potrafią żyć inaczej. Także jest to dosyć ciekawa sprawa, ta naklejka. No, także chciałbym wam podziękować, rodacy, że wybraliście prawidłowo, że wybraliście klasyczną Amerykę, kapitalistyczną Amerykę, konserwatywną Amerykę, że nie poszliście w kierunku socjalizmu, że daliście głos na Trumpa. Jeżeli nie poszliście, mieliście przekonania, żeby głosować na Clintonową i zdecydowaliście, że to jednak nie warto iść, no to dziękuję, że zrozumieliście powagę tej sytuacji i że to również się przyczyniło do tego, że teraz kraj jako taki zacznie się rozwijać. Do widzenia, do następnego razu. Jeżeli uważasz, że powinienem prowadzić tego rodzaju, nagrywać tego rodzaju filmiki, to zrób subskrypcję, napisz na dole jakiś komentarz, pozytywny, negatywny, ale daj znać. Jeżeli podpiszesz się na subskrypcję, to wszystkie informacje o nowym filmiku będą wysyłane do ciebie. Dziękuję i do widzenia i do usłyszenia.